Corsair nie spowalnia tempa. Niedawno odbyły się premiery nowej linii produktów, w tym m.in. chłodzeń wodnych typu All-in-One z dopiskiem Capelex oraz obudów z serii 4000. Dziś jednak nadszedł czas na kolejną rozbudowę portfolio, tym razem o garść białych produktów chłodzących, a także dużo większych gabarytowo obudowujących. Przed Państwem IQ H100i Elite Capelex oraz Corsair 5000D Airflow. Seria 5000 to zupełnie nowe podejście do projektowania obudów komputerowych przez Corsair. Potężna skrzynka o wymiarach 520 mm na 245 na 520 jest w stanie pomieścić pełnowymiarowe płyty ATX oraz EATX do 305 mm. Trochę szkoda, że producent ograniczył szerokość płyt głównych do 305 mm, bo okej, jest to niby rozmiar, który pozwoli zamontować większość chińskich płyt głównych, jeżeli chodzi o sokety dwuprocesorowe, ale przyznam, że parę dodatkowych milimetrów, żeby się nie musieć wstrzelić idealnie w pole montażowe, z całą pewnością by nie zaszkodziło. Element, który urzekł mnie najmocniej, to zdejmowany panel, który osłania przewody wchodzące do płyty głównej. Nie on sam jest fascynujący. Po prostu pod nim znajduje się przestrzeń, czy może bardziej miejsce montażowe, dla chłodnic do 360 mm, czy to tych właśnie all-in-one, czy to tych bardziej pod systemy customowe. W każdym razie efekt bajka. To naprawdę fajna sprawa, ponieważ można bez obawy o kolizję z pamięcią RAM lub redaktorami sekcji VRM wrzucić do obudowy naprawdę spory zestaw I/O. Specyficzne ułożenie chłodnicy wewnątrz daje też bardzo dobre efekty chłodzące. I choć zdaję sobie sprawę, że zablokowana i3 10 generacji nie jest absolutnie żadnym wyzwaniem dla IQ H100i, to jednak fakt nieprzekraczania spoczynku często nawet 35 stopni, a grając 50, jest bardzo sympatyczny. I w tym miejscu od razu przejdę do temperatury karty graficznej, bo tak, są z nimi problemy. Jednak jak się okazuje, nie wynikają ze słabego airflow w obudowie, a z uszkodzonego jednego z trzech wentylatorów na moim RX 480 w wersji Strix od Asusa. Nie traktujcie zatem temperatur Strixa jako wyrocznie, ponieważ po pierwsze pracował on w niekomfortowym dla siebie położeniu, a właściwie ułożeniu, czyli pionowo, ale ja tak lubię. A po drugie system chłodzenia był sprawny tylko w 2/3, no bo działały dwa wentylatory z trzech. W każdym razie w obudowie Corsair 5000D Airflow będę budował jeszcze kolejnego peceta w niedalekiej przyszłości i będzie to mój pecet, więc z całą pewnością wrócę do Was z bardziej rzetelnym pomiarem temperatur karty graficznej. W skład fabrycznego chłodzenia 5000D Airflow wchodzą dwa wentylatory. Pierwszy zamontowany na froncie, który zaciąga chłodne powietrze przez meszowo-krateczkowy przedni panel oraz drugi na tyle obudowy, który wyciąga ciepłe powietrze z wnętrza. Trochę szkoda, że w obudowie za 600 zł dostajemy tylko dwa wentylatory. Z drugiej jednak strony, dopłacając lekko ponad 100, możemy już zakupić wariant 5000X RGB, który posiada nie dwa, a trzy wentylatory i to jeszcze z nowej linii ARGB, co ogólnie wydaje się już bardziej sensownym pomysłem. Reasumując, w obudowie zmieścimy chłodnice 360, 280 oraz 240 mm, z czego jednocześnie zamontować możemy tylko jedną 360, za to w dowolnym miejscu. Zmieści się ona zarówno na topie, froncie, jak i obok płyty głównej. W obudowie zamontować można do 10 wentylatorów, choć z logicznego punktu widzenia najsensowniej jest instalować do 7 sztuk jednocześnie. Mowa oczywiście o rozmiarze 120 mm. Większych, 140 mm wentylatorów możemy zamontować łącznie 4 sztuki. A czy duża obudowa równa się dużo miejsca na dyski? W 5000D Airflow liczba miejsc montażowych nie wybija się znacząco ponad standard. Choć trzeba też podkreślić, że w dobie nośników NVMe montowanych głównie na laminacie płyty głównej nie jest to cecha negatywna. W każdym razie za ścianką płyty głównej i dodatkowymi drzwiczkami / osłoną odnajdziemy sanki montażowe dla trzech 2,5-calowych dysków SSD, a także ciekawie skonstruowany backplate, na którym również możemy awaryjnie coś zamontować, choć fabrycznie jest on przewidziany pod kontroler LED do wentylatorów. W piwnicy znajduje się fabrycznie zainstalowana ramka / koszyk na dwa dyski 3,5-calowe HDD lub dwa dyski 2,5-calowe SSD. A jeśli chodzi o same sanki, to są one wykonane... z tworzywa.
Maksymalna długość zasilacza, który możemy zamontować, to 225 mm, ale kiedy w piwnicy znajduje się ramka dla dysków, to podłączenie przewodów do modularnego RM750 było niemal niemożliwe. Aby zatem zaoszczędzić sobie frustracji, polecam dobór krótszego zasilacza, np. z linii CV lub demontaż ramki HDD, jeśli nie planujecie korzystać z tego typu dysków. Warto również wspomnieć, że koszyk na dyski da się ustawić w aż 3 pozycjach względem odległości od zasilacza. Co do wymiarów chłodzeń powietrznych na CPU, to ich maksymalna wysokość może wynosić do 170 mm. A długość karty graficznej? No skoro wszedł Strix, to wejdzie praktycznie wszystko, ale skoro dopytujecie, jest to konkretnie 420 mm, czyli spokojnie nawet bardzo, ale to bardzo duże karty graficzne pokroju na przykład, nie wiem, MSI Gaming X Trio zmieszczą się bez kłopotu. Na front panelu odnajdziemy dwa eleganckie, wykończone na żółto porty USB 3.0 plus USB typu C. Żółty kolor to fajny smaczek, który komponuje się z innymi jaskrawymi wstawkami. Z początku trochę mi to przeszkadzało, ale z czasem stwierdziłem, że to nawet bardzo fajny wyróżnik na tle innych konkurencyjnych produktów. A no właśnie, ale skoro już o smaczkach mowa, to warto odnotować raz jeszcze, że obudowa naprawdę posiada wiele modularnych elementów. Możemy zdemontować panel maskujący przewody z jej tyłu oraz ten wewnętrzny maskujący przewody zasilania płyty głównej. Ba, jesteśmy nawet zmuszeni to zrobić, aby zamontować IO frontem do szyby bocznej. Jak już zapewne zauważyliście, w obudowie zamontowałem nowe, białe chłodzenie wodne model IQ H100i Elite Couple X w rozmiarze 240 mm. Niby mały, ale jednak trochę wariat. Ustawienia całkowicie standardowe, szelest pracy wentylatorów niemal niesłyszalny. Zresztą zmierzyłem poziom głośności pracy całego peceta z i9-10850K na pokładzie i wyniki pomiarów to odpowiednio 33,5 dB w spoczynku, podczas grania 37,7, a przy pełnym obciążeniu procesora 42,5 dB. A jak wobec tego wyglądają temperatury na i9 na ustawieniach fabrycznych? Przykładowo w spoczynku na pulpicie średnia wyniosła około 30 stopni Celsjusza z odchyleniem do maksymalnie stopni 44. Z kolei po obciążeniu procesora na maksa Aidon 64 mowa o maksymalnie 78 stopniach i średniej na poziomie 71 stopni. To naprawdę bardzo dobre wyniki, szczególnie jak na IO 240 mm i 10 podkręconych rdzeni. Eksterminując boty w PUBG też nie można było na nic narzekać, wszak średnia poniżej 60 stopni Celsjusza to bardzo dobry wynik. IQ H100i Elite Couple X pięknie się prezentuje, a co jeszcze ważniejsze, fantastycznie chłodzi. A w dodatku przebieg testowy w PUBG zakończył się nie tylko dobrymi wynikami, ale również niskimi temperaturami i co pewnie jeszcze ważniejsze, ciszą. No w sensie po prostu było cicho jak grałem, nie? No bo odnosząc się do chłodzenia boksowego, na którym temperatury dobijały nawet do 80 stopni Celsjusza i to przy i3, a hałas był naprawdę doskwierający, w tym wypadku można się zachwycić. Bardzo dobrym dodatkiem do chłodzenia jest hub wentylatorów, dzięki któremu możemy bez obawy o brak wtyczek w płycie głównej podłączyć wszelkie śmigła i przewody sterowania RGB do jednej puszki, co pozwala sterować wszystkim z poziomu aplikacji IQ oraz zachować lepszy porządek w przewodach. Sama obudowa posiada wprawdzie kontroler do sterowania wentylatorami, ale już nie ich podświetleniem. Zatem jak w kilku słowach podsumować Corsair 5000D Airflow? Wydaje mi się, że bardzo prosto, no bo jest to taki produkt skierowany typowo do osób, którym się trochę przejadły już takie standardowe skrzynki, ale z drugiej strony nie chcą one niczego nazbyt ekstrawaganckiego. Obudowa świetnie komponuje się systemami all-in-one, nawet tymi największymi o rozmiarze 360 mm, a przy tym wszystkim pozwala jeszcze je wyeksponować i nie zabić airflow w jej wnętrzu. No i co najważniejsze, ta skrzynka wygląda na żywo dużo lepiej niż na filmie, więc jeżeli już teraz Wam wpadła w oko, to uwierzcie mi, że wyciągając ją we własnym domu z kartonu, spodoba się Wam z całą pewnością jeszcze bardziej. No i w końcu niech rekomendacją będzie choćby sam fakt, że i ja planuję się do niej przeprowadzić z moim nowym komputerem, a to już chyba o czymś świadczy. Tyle moi drodzy ode mnie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zachęcam do postawienia łapy w górze, komentarza oraz oczywiście subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a tymczasem kłaniam się niziutko i pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Na razie.